Jeśli nie jest dobrem, nie jest dobrem dla nieprawdy, wówczas chrześcijanom i pustelniczy nie. Milczenie również jest dobrem, chyba że ktoś, znając prawdę, nie występuje w obronie niewinnego. A rozumiecie, bo jest, znasz prawdę, zamykają kogoś do więzienia, bo znaleźli włos jego w mieszkaniu babki, którą zamordowano, i DNA, on mordercą, a on nie jest mordercą. Ty to wiesz i milczysz wtedy, bo to jest zło, bo niewinny idzie do więzienia. Niewinnego trzeba zawsze bronić. Taki kazus był tu, on gdzieś przed 20 czy 30 laty na ziemi naszej koło Jordanowa. Zamknęli faceta, który nie zabił. Morderca nie wytrzymał, no i wypowiedział w pewnym miejscu, zaczęła się afera w Polsce. A ten siedział gdzieś na tej ziemi, niewinny. Prawdą był tam w domu, był jego włos. Jest jego uznanie za morderca. To nie było mordercą. Moje dzieci, mówienie prawdy wymaga odwagi i męstwa. Wychowuję was na ludzi odważnych i prawych. Kłamią tylko tchórze i ludzie leniwi, którzy nie mają odwagi i siły. Aby stanąć w obronie w prawdzie i bronić prawdy.